Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie mojego kochanego widza, na Keyshago się oczywiście znajdujemy. No i lecimy tutaj z skrzyneczkami. Kurczę, tą skrzynkę chyba pierwszy raz widzę na Case Hugu. Na trybie Joker jedna 500 zł, więc myślę, że możemy otworzyć sobie taką skrzyneczkę. Oczywiście przypominam Ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, na Discorda dołącz, no i oczywiście... Ej! Doleć do tej... No do... Ajajaj, no jakby doleciało do tego Bayonetta Marble Fade'a, no to by było tak cudownie. No dobra, no mamy kosę, więc też nie będę narzekać. Jest Huntsman? Jest Huntsman! Fantastycznie, 1500! O to chodzi. Co chciałem powiedzieć? A, oczywiście, no chodzi Croxy, tak? Jak chcesz wygrać ski... Mamy! No i banger, stary. 3000 zł. Kodzik Croxy, oczywiście, jakbyś chciał skina wygrać i chciałbyś sobie załadować. I oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to logujesz się z linku subskrypcji, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik. No i oczywiście, jakbyś chciał, dajmy na to, blikiem załadować, no to tutaj wpisujesz oczywiście kodzik Croxy przez Vex, który daje ci dwie skrzynki na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Możesz sobie kodziku używać dowoli i za każdym razem 10% więcej otrzymasz. No zobaczmy tutaj bitewki, czy jakieś może nowe skrzyneczki się tu pojawiły. No chyba nic z nimi nie widzę, ale wrzucimy sobie cztery takie, do tego C4. Ej, tego chyba nie widziałem, więc albo to są jakieś nowe skrzynki, albo one były już szybciej, tylko ich po prostu nie widziałem. Wrzućmy sobie, no coś tu jeszcze fajnego, można by było wrzucić, niech będzie taka w sztukach trzech, niech będzie Dragon Mask razy dwa. I coś jeszcze takiego mocniejszego, taką jedną mocniejszą skrzynkę, niech będzie Sushi Master. 5821 skrzynek, no trochę tutaj nawrzucałem, więc zobaczmy, jak pójdzie nam na tej pierwszej bitwie w dzisiejszym odcinku. 5800, najdroższy item w tej skrzyni, Shadow Dagger Fate za 1100, więc no taki, no nie za drogi jakoś mega tutaj ten najlepszy item w tej skrzyni. Skrzyn kosztuje 250 zł, więc tak naprawdę to jest 4x wartość skrzynki. No, jak zdobędę, to będzie spoko, tak, no, no niestety nie ma. Mój przeciwnik za to, dwa noże, tutaj Gal Chatterbox za 69 zł. Kolejne skrzynki C4 nam tutaj lecą, 187. No tutaj dwa Galile do kolekcji, no po co mi dwa, no po co mi nawet trzy tutaj. Ale tu już stan Factory New za 300 zł, więc no ciutkę lepszy, tak. Skrzynki teraz, gdzie najdroższy item to AWP Boom za 1800. Czemu ten Gali, przepraszam bardzo, kosztuje 100 zł? To jest Urban Rubble. Tak się nazywa ten Galil. No nie mam pojęcia, dlaczego on tyle kosztuje. No ale skoro kosztuje tyle, no to jakieś uzasadnienie musi być, prawda? Zobaczmy. Orange Box chyba tak się ta skrzynka nazywa, ale nie jestem pewien, bo ucina nazwę. Ale zobaczmy. Jeszcze dwie takie. Patrz sobie na mojego przeciwnika. No już tutaj niestety strata na naszym koncie, więc trzeba to odbić. Na przykład może na tych skrzynkach, bo tu już 290 zł. Jedno takie otwarcie nas kosztuje. Bulldozer SS... No i o to chodzi! Strzela na 290! No fantastycznie! Crimson Web Butterfly, no czegoś takiego oczekiwałem. Dragon Mask jeszcze rzuca kosę, no ale co z tego? No może rzucać, my mamy Butterfly, stary. To jest bitwa już no na 100% wygrana, jeszcze tutaj Paracordic Fate za dwa koła. No i łącznie tutaj będzie 14 koła, stary! No bitwa fantastyczna, no o to chodzi. Pierwsze tutaj, że tak powiem, zestawienie w dzisiejszym odcinku. No jestem tak z siebie dumny z tej bitwy, z tego co tutaj naklikałem, no że no bardziej się chyba nie da. Skrzynia Poker V3, 5 takich skrzynek, 8 koła. Na 3 osoby może co? Zróbmy coś takiego. Raz i dwa. I zobaczmy. 5 skrzynek, pan. Zobaczmy pierwsze. No tutaj Gamma Doppler na bota. Nope. 1800 zł. Myślę, że to jakiś Black Pearl może jest good name, no ale no niestety nie. Jest Ursus 2000, ten flip najtrochę droższy. Dwie skrzynki jeszcze. No jest to do odrobienia. 1100. No 800 straty, by musiało naprawdę coś mocnego spaść. I mamy to! I Kukris spada! 20... No powiem tak, nie no, naprawdę. To, nam, to jak nam dzisiaj oddaje, no jestem w szoku, naprawdę. Fenomenalnie! Panie Case Hack, naprawdę jestem pod wrażeniem.
No dobra, no to może co? To jest skrzynka jakaś, powiedzmy, za stówkę. Nie będzie na trybie tutaj Joker. Kosztuje 650, no to odłóżmy sobie z 5. 3000, zakręćmy, zobaczmy. Mamy rękawiczki, 2500 overall. Jeszcze raz sobie No naprawdę. No jestem podekscytowany, stary. Że to takie itemy mi daje. No mamy piękny setup już, tak? Więc szkoda, że go sprzedałem. Ale tutaj no 315 zł, no to jest tragiczne otwarcie. I znowu to spada butterfly. Nie, no naprawdę to jest... No to co się dzieje dzisiaj, no ja jestem podekscytowany, jestem pod wrażeniem. W ogóle... I czekaj, bo to jest 3800. Jakbym 5 to zakręcić, 20 koła. Dobra, jedno takie otwarcie, stary, i ja się z wami żegnam, okej? Okay? Przypominam, że otwieram rzeczywiście skrzynki na stronie Grand Skate Battle. Możemy sobie level wbijać za level, możemy sobie daily skrzynki odbierać, możemy sobie cashback oczywiście odebrać za free w dowolnym momencie. No a ja się z wami żegnam, otwieram 5 skrzynek za 20 tysięcy złotych, no i zobaczmy, co nam tutaj ugotuje ta skrzynia na koniec! Żeby nie było za fajnie, no to 13 koła na minus, tak?